Woda i dokładnie ten temat, woda, żywioł, symbol, materia były tematem mojego przewodu doktorskiego i temu żywiołowi właśnie poświęciłam rozważania całych studiów i jest to dla mnie zarówno inspiracja, jak i medium niemalże równorzędne z samym materiałem ceramicznym, którym się na co dzień posługuję jako rzeźbiarka. Myślę, że jesteśmy w mieście, które wie, czym jest żywioł wody. I jeśli mówić o czyhających na społeczności niebezpieczeństwach, to akurat woda w przypadku Wrocławia jest tym, co na niej dotkliwie nam daje się we znaki. Materia. Mówimy tutaj o zderzeniu dwóch rzeczy. Pierwsze, materii pierwotnej. W końcu sami my jako ludzie składamy się w blisko 70% z wody. Trzeba powiedzieć, że woda nie jest tubylcem, to znaczy nie powstała w wyniku ewolucji Ziemi, tylko po prostu przyleciała do nas z kosmosu. Do tej pory właściwie nie jest ona poznana, jest nadal tajemnicza, mimo że żyjemy z nią od zawsze. Nie tylko my, ale też wszyscy nasi biologiczni przodkowie, począwszy od bakterii. No i symbol. Symbol, ja bym tu nie używał rodzaju symbolu, bo to mówimy o czymś, co jest mityczne, co jest w ogóle jakąś podstawowym elementem naszego myślenia o świecie. Bez wody trudno sobie nawet nie tyle wyobrazić bytowanie fizyczne, ale nawet i całą kulturę. Wszystkie od pierwotnych religii wodzie przypisywały kilka funkcji. Po pierwsze łączyły ją z narodzinami, z tworzeniem się życia, z drugiej strony woda służyła za medium, które prowadzało nas w zaświaty. Każda z tych prac jest jakby osobną opowieścią o wodzie, traktującą ją jako właśnie życiodajną siłę, czy jako reprezentującą tą jej hipnotyczną moc, czy nawiązującą nawet do posthumanistycznych wizji, jak w wypadku pracy pejzaża, która znajduje się w piwnicy. Poprzez to zamknięcie pejzażu pod takim kloszem szklanym, który można z każdej strony zobaczyć poprzez szkło powiększające, które tworzy woda w menisku tej pracy, można się przyjrzeć bardzo, bardzo dokładnie tej pracy, jednak nie można jej dotknąć. I to też może być rozumiane dwojako. Może być rozumiane po prostu jako zamknięcie tego pejzażu, wycięcie go, dlatego że jest on w jakiś sposób skażony, lub też ochronienie go. Nie można go dotknąć, nie można jakby odcisnąć piętna ludzkiej działalności na tym ostatnim wycinku natury, który nie jest przez człowieka zdewastowany. Każda z sal, która tu jest, rozpatruje trochę w innym aspekcie, wiążącym się z pozostałymi, aspekcie wodę. Wodę w tym, co może zrobić artysta, plastyk. Czyli krótko mówiąc, spojrzeć na nią poprzez wizualność i poprzez wizualność przekazać to, co jest głębiej. Tu mamy do czynienia jeszcze z jedną rzeczą, że woda, która jest dla nas przede wszystkim stanem płynnym, jest zderzana z materią, bo ceramika to są rzeczy zupełnie inne. Bez wody ona oczywiście też nie może istnieć, ale jednak mówimy tu o ogniu, mówimy tu o materii ziemskiej, czyli właściwie bardzo różnych rodzajach ciał stałych. Mamy do czynienia jeszcze ze szkłem, które jak wiadomo nie jest mieszanką, to jest stałe, ale jak wiemy jest ciekłe, różnie z tym szkłem jest. W związku z czym to jest o tyle interesujące, no bo stwarza to szereg trudności, a z drugiej strony, co dla mnie bardzo jest cenne, jest w tym jakaś analityczna chęć eksperymentowania, bo to wbrew pozorom nie są rzeczy, które powstały tak od sobie. Jest to mocno przemyślane, w związku z tym uważam, że mimo że jest to doktorat, mówimy o młodej artystce, zapowiada się na bardzo wybitną. Namawiam wszystkich, bo to jest jeden z takich dających nadzieję, że z takiego postmodernistycznego, posthumanistycznego, jak się to mówi, bełkotu, wychodzimy trochę z pewnym innym rozumieniem rzeczywistości, która oby się trwała i się rozwijała, bo to bez wątpienia tyczy zarówno perspektyw sztuki, jak i
nas jako ludzi, zwłaszcza, że jesteśmy bombardowani przez różnego typu technologie, czasami im ulegamy, a z drugiej strony odwołuje się do czegoś bardzo wspólnego, nie tylko nam, myślę, że naszym potomkom, a też i przodkom. W związku z tym no, mogę tylko zachęcić, bo rzeczywiście jest to wystawa godna obejrzenia. Z jednej strony, żeby to zobaczyć, trochę pomyśleć nad tym, a z drugiej strony też i się poinformować, w jakim kierunku być może sztuka pójdzie.